Niedzielne Klachy. Jademy! Duś! Festwus kończy raj za pośląsku. Na szlagierowej trasie Bernadety Kowalskiej i Krzysztofa Wierzchowskiego z okazji 5-lecia działalności radiowej audycji Niedzielne Klachy do południa na antenie Radia Fest. W najbliższy piątek 23 września Festwus zaparkuje od godziny 17 w Proboszczowicach, a konkretnie koło gospodarstwa agroturystycznego Ranczo. Trasa Bernadeta Kowalską na to spotkanie wzięła ze sobą, albo weźmie, Krzysztofa Pietrka. Na zakończeniu trasy zostanie wyłonionych 5 uczestników fest trasy na 5. Którzy to udadzą się na kolację w towarzystwie Bernadety Kowalskiej i Krzysztofa Wierzchowskiego. Niedzielne Klachy. Moi drodzy, to nasz ostatni 5. przystanek na mapie Śląska w naszej jubileuszowej trasie. Tym razem spotykamy się w Proboszczowicach. Partnerami tego spotkania jest gospodarstwo agroturystyczne Ranczo, Korneli i Krystiana Kiełbasa oraz Regina Wieczorek. Tradycyjnie będą łączenia na żywo na antenę Radia Fest. Koniecznie zabierzcie na to spotkanie 5 wydań tygodnika Gwarek z moim autografem, bo to przecież finał naszego konkursu, gdzie nagrodą jest wykwintna kolacja. A kolację funduje nasz partner trasy, restauracja Leśna Perła z Rudzińca. Więc do zobaczenia w Proboszczowicach. Czekam na Was, Bernadeta Kowalska. Jedziemy, klachy! Jademy! Duś!